Cześć wszystkim, z tej strony Noemi. Tak się składa, że drogeria makeup.pl rzuciła mi dzisiaj duże wyzwanie do wykonania, jakim jest wcielenie się w Kim Kardashian. No nie ukrywajmy, że jednak mamy całkowicie dwa inne typy urody, więc no jakby nie do końca nadaje się na taki makijaż, ale bardzo dobrze wiecie, że ja uwielbiam wyzwania, więc postaram się jak najbardziej przypominać wyglądem Kim Kardashian, ale jedna ważna rzecz, i to nie będzie charakteryzacja, ja nie będę stricte jakby wcielała się w jej postać, tylko wykonam bardziej makijaż wzorowany na nią, bo jednak no moja twarz naprawdę dosyć sporo się różni, ona jednak, jej buzia jest bardzo pociągła, bardzo taka dojrzała, ale skupmy się na tym, co będzie dzisiaj. Dzisiaj wykonam makijaż, spróbuję odtworzyć wszystkie cechy charakterystyczne dla Kim. Co ja widzę w Kim? Kiedy patrzę na jej zdjęcia, jest to kobieta bardzo taka, wydaje mi się, elegancka, bardzo taka zadbana przede wszystkim, i te usta są bardzo zadbane, one są takie ładne, nawilżone, więc ja dzisiaj sobie użyję maseczki Black China, nałożę ją na usta na 30 minut i w międzyczasie założę soczewki. Najpierw wykonam peeling cukrowy od Eveline. Teraz biorę się za brwi, bo wiecie, że ja lubię zaczynać makijaż swojej twarzy właśnie od brwi. Jedyne, co jeszcze zrobię, taką jedną rzecz, to zabezpieczę sobie moją ostatnio ulubioną pomadkę, którą wam polecałam. Zabezpieczę sobie te usta, żeby one jednak nadal były nawilżone. Brwi Kim są dosyć wąskie, mają bardzo charakterystyczny kształt. Mam wrażenie, że ona tutaj bardziej po prostu ma nie do góry pociągnięte te brwi, tylko te ługi są uzupełnione u góry tej końcowej części, co daje właśnie efekt takich długich brwi. I to samo powtarzam po drugiej stronie. Wszystkie linki do produktów, których używam, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmikiem, tak samo jak różne kody rabatowe, zniżki. Również możecie znaleźć zawsze w opisie pod filmikiem. Nie chcę też przedobrzeć, nie chcę, żeby one wyglądały sztucznie. Teraz mogę się zabierać za makijaż oka i ja będę wzorowała się na tym zdjęciu. Jednak wolę, jak makijaż jest taki mocniejszy. Wiecie, że ja lubię się troszkę bardziej poprawić makijażem. Najpierw nałożę cień na swoją powiekę oka i do tego celu użyję paletę Pupy, Pupark. I do tego celu wykorzystam ten piękny, brązowy, jasny odcień. Tu jeszcze mam do dyspozycji taki mocniejszy brąz, w razie czego i czerń, więc to jest taka fajna paletka, która idealnie się do tego nada. Ja nałożyłam sobie nieco bazy na powieki i teraz możemy i troszeczkę sobie ten cień rozblenduję na całe oko. Bardzo fajny taki jasno czekoladowy, delikatny odcień. Troszeczkę jest to taka żmudna praca, ale blendowanie tych wszystkich cieni, ale bardzo opłacalna, i to jest jednak ważny krok w każdym makijażu, żeby te cienie jednak były estetycznie ze sobą połączone. Tutaj w krawędzi oczu jeszcze to tam nieco czerni. I teraz kredeczką z Golden Rose Long Stay, to jest, postaram się nim trochę podkreślić oko. Zwracam uwagę tutaj na kąciki oczu, bo zauważyłam, że Kim sobie je właśnie tak troszeczkę powiększa. Teraz użyję eyelinera od Pierre René i zrobię linię kocie oko. Teraz kredeczką podkreślę dolną linię wodną oka. Makijaż oczu jest skończony. Powiem szczerze, że jestem zaskoczona, ponieważ zawsze się bałam tego typu makijażu i strasznie nie lubiłam sobie robić linii wodnej oka na czarno, ponieważ zawsze mi się wydawało, że to oko jest pomniejszone, a tu popatrzcie, jak fajnie to oko się wręcz otworzyło i dało to taki wow, dramatyczny efekt, ale zarazem delikatny. Także teraz się biorę za rzęsy. Do tego celu użyję takich zwykłych rzęs firmy Ardell. Zwykłych, niezwykłych. One są dosyć takie naturalne i tego właśnie chciałam, ponieważ
No, Kim ma bardzo długie rzęsy i dolną partię, i górną. Także spróbuję sobie dodać trochę objętości. Rzęsy, jak widać, już są naklejone. Myślę, że naprawdę trafiłam w setkę, jeżeli chodzi o ich kształt, bo są naprawdę bardzo podobne. Tu są rzęsy już podkreślone, sztuczne rzęsy tuszem, a te dopiero będę tuszowała. Do tego celu używam tego tuszu z Astora Lash Beautifier i on jest w odcieniu 800 Black. Co do dolnych rzęs, to użyję tej bazy z Astora, którą Wam ostatnio polecałam. Baza do rzęs i odżywka w jednym. Ona nam troszkę te rzęsy wydłuży, więc nakładam ją najpierw. Muszę sobie te rzęsy ładnie rozdzielić. Ona ma dosyć mocno podkreślone te dolne rzęsy. I na to mascara. Ciężka sprawa, bo po tej bazie te rzęsy są takie długie, że już mi dotykają policzka. Tu jeszcze trochę z góry podkręcę, niestety miałam zalotki. I oczywiście na drugie oczko też baza. Tu po tej stronie mam niestety troszkę krótsze rzęsy. Jeżeli ktoś ma krótkie rzęsy na dole, to myślę, że tutaj dobrze sprawdziłyby się kępki. No niestety tu już takich długich rzęs nie mam po tej stronie. Ale nic nie jest idealne. Tadam, oczka gotowe. Myślę, że nawet fajnie wyszły. A teraz możemy się spokojnie brać za konturowanie twarzy, więc na początku nałożę bazę, żeby tą skórę wygładzić, bo ja ostatnio troszeczkę mam problem z cerą, a jednak Kim ma tą skórę nieskazitelną, więc ja dość, że mam teraz ciemny podkład, ciemniejszy niż mój naturalny odcień, Burżuła 1-2-3, perfekt. To jest odcień Beige Rose. Ja miałam wziąć ten jasny, ale stwierdziłam, że ten i tak mi się przyda na lato. A przecież muszę sobie tą skórę trochę ciemniejszą zrobić, więc wziąłam taki Rose Beige. Taki trochę i tak za jasny, bo jednak Kim ma naprawdę mocny ten odcień skóry. To jest zdecydowanie dużo ciemniejszy podkład, ale jest taka opcja, że latem mi się przyda, więc myślę, że się nie zmarnuje. Fajnie, zrobił się ciemniejszy, więc biorę sobie taki jaśniutki korektor. I on fajnie mi tutaj rozjaśni te miejsca, no bo jednak Kim jest znana z tego swojego słynnego konturowania. Niestety ja jej kosmetyczek nie posiadam, ale robię to w takiej tańszej wersji. I teraz mogę sobie to Beauty Blenderem wklepać. Mój telefon. Czuję się bardzo nieswojo. Także Kim. I tak wygląda skończony makijaż. Tak mniej więcej to wygląda. Tak jak mówię, to nie jest charakteryzacja, to jest jedynie makijaż inspirowany. A teraz wykonam dla Was więcej zbliżeń i nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. Wbijajcie na Facebooka, Snapchata, Instagrama, w szczególności na Instagrama, na którym jestem najbardziej aktywna, na Insta Stories. I widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już niebawem, a ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!